Ej! Tak się dałem zajść? No dobrze. Jest klimatycznie, muszę im to przyznać. Latające pajęczyny. Bobie Lato, czy jak to się tam zwie? Cała grupa skrzyneczek. Zielona, żółta i niebieska. Od lewej strony licząc, tak? Jeżeli to można uznać za zaliczenie. Z życiem jesteśmy ciutę obici, ale bez przesady. Nie jest źle. Kurczę, że dał się złapać na te pajęcz... O, nice! Skrzynałkę! Otworzyliśmy i jesteśmy zadowoleni z życia, że otworzyliśmy. No dobra, ja się tu boję, że tu będzie jakiś trik, jakaś pułapka z pająkami, ale no. Wow, co to jest za brama? Do czego to jest brama? A, dobra, to jest oczko, które by trzeba ten... Nie mam przekonania co do tych pajęczych tych. Próbowałem się troszkę podleczyć, ale widzę, że to nie ma za dużo życia. Dobra, ja coś czuję, że tu odblokujemy wreszcie zdolność skakania po tych. Bo... strasznie dużo tutaj tego i nie wygląda, jakbyśmy mogli sobie z tą planszą poradzić bez skakania po tym. Yeah. Tak, patrzę jak tu mapa wygląda. A właściwie, gdzie my jesteśmy ten? Aaa, to jest to miasto, którego nam brakuje. Okej. No dobra, to tłumaczy wszystko, czyli został nam na pewno już tylko ten fragment, boss fragment i może też to po prawej. Nie jest pod tym względem najgorzej. Przelana krew demonów, 4052,2 galeony, lol. To tu możemy wejść, to trzeba jakoś skosić, czy... A nie, akcja. Czy rozerwać i wejść i to zaraz zarośnie. Okej, dziękuję za ten. Ale mimo to... Ja bym sobie tu rozwalił, chociażby dlatego, że tu może coś być, tak, na tej zasadzie, tu może coś być. Mamy, ale tego wielkiego niebieskiego, to znaczy on na mapie jest oznaczony jako niebieski, on jest taki, no w sumie jest niebieskawy, no to nie jest tak, że... Będą lecieć na mnie wszystkie? Odejdźmy tak trochę, żeby oni mogli wejść. Ja ich maszuję tak ten, bo trafienia mi dają, wiecie, ładuje mi to życie, bo jestem na tej runie na mieczu, co mi ładuje życie. Więc uznałem, że najłatwiej będzie po prostu klepać, nie używać finisherów i bawić się z nimi w ten przykry sposób. Miochamy się z pająkami. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają arachnofobię! Skubana ma... Czy to chyba ona jest, tak wygląda, jakby to miała być ona, ale... Okej, w żaden sposób jej to nie rusza, w sumie nie dziwię się. Ale... O! Tu się nie da wejść. Skoczmy tu na górę jednak. Okej, dobra, widzę... Nie, widzę co mam zrobić. Teraz załapałem, że tamto to jest spowolnienie czasu. No, wskakuj. Tak, i teraz robimy tak. To jest... I co, pająk? Nie masz refleksu! Już się bałem, że zacznie do mnie pełzać w moją stronę. Tak jakby trochę próbuje. Nie, jest przylepiona do stropu jakimś krapem. Pająki wszędzie! O, czy to jest ten krap, który można jej odpiąć, żeby pole... Nie, to jest nasza lina. To nam się przyda. Czy tu są jakieś wybuchowe...
tak, widzę, chciał sprawdzić, czy tu są jakieś wybuchowe cusie i zleciał na dół. Nie, bo nie chce się znowu naciąć, wiecie, na te czaszki, co mi wtedy zjadły kilka serduszek. Znaczy, czaszek technicznie, ale wiecie o co, come on. Możemy się tam dostać? Nie możemy się tam dostać. A nawet jakbyśmy mogli, to... Na mapie nie... Tylko jeden był? Swoją drogą? Czy to jest jakiś upadły anioł, czy to jest zwykły anioł? Bo to znaczy, dużej różnicy mi to nie robi, ale on nie wygląda na zwykłego anioła, to znaczy... Zastępów niebieskich! To nie ten kolor. Ale żeby go pajęczyca przedziobała na swoją stronę? Chociaż z drugiej strony, no ona... Wow. No, czy tam na dole jest coś w stylu tartaru? Wow, stoję na półprzeźroczystych pajęczynach. Fajnie to wygląda. Jest klimat. Tam na razie nie ma co iść, bo te drzwi są... Ja może... Wow! Okej. Tego się może mnie spodziewał troszeczkę. Troszeczkę się mu tego nie spodziewałem. Troszkę mi teraz głupio, bo no... To się bujało pod moimi nogami, a ja sobie stałem i skakałem, bo kto by się przejmował, nie? Tamten jeszcze żyje, nie? Czy ten... Nie. Wszyscy trzej polecieli. No kurka, na tym mieczu, to znaczy na tej runie to się nie da wyhealować. Ta runa nie jest aż tak mocna, ona tam jakieś takie drobne trafienia. Skrzynka? Skrzynka, tak! Dobra, i w tym momencie testujemy wszystkie wcześniejsze budy i łubudubudubudu. Druga skrzynka... No, po co? A nie, okej, to w sumie dobrze. Odłamki gniewu zebrane i mamy kolejny i jest kolejna porcja dobrego nom dla naszego bohatera. Czy tu jest miejsce, do którego ja mogę doskoczyć? Nie, myślałem, że będę mógł się wspiąć i pokombinować. A kombinujemy pełną parą. Inny rodzaj narośli swoją drogą. Ładniejszy troszkę, mniej blach, troszkę bardziej taki dziwny demonicznie. Rozrywaj to! I wbijamy. Co my... Tu mamy? Okej, okay, wolałbym nie spaść, przynajmniej nie w tej chwili. Huh. Wow. Tam są skubańce. No i chodźcie wszystkie do mnie. I tyle było mojego genialnego planu healowania się na nich. Jak już mnie dziabnął, to już straciłem trochę. Dobra. Wow! No, a nie, tam są pająki. Czy po tych pańczynach na przykład da się wspinać? To by było fajne, jakby się po tych pańczynach po prostu wspinać dało. Tu widzę, że jesteśmy na kilku piętrach, ale jak ja tu zlecę, to pewnie tak łatwo nie wyjdę. Z drugiej strony... Gdzie są kolejne? Tu jest jakaś. No nie, w tą stronę! Jakbym widział jakąś łatwą drogę wspinania się tu z powrotem, to bym się... A nie, tu jest ten pilar. Złapmy sobie to tak. Da się tam tego też? Ło! Okej, nie chciałem spadać, z deka mi to nie wyszło. Skubane maluchy, wracać tu. Coś my odpalili. I gdzie my to odpaliliśmy? A, tu jest powolnienie czasu, dobra. Czy ja tamtego mogę... Nie mówcie mi, że to zabiło... A nie, wszystkie jest ich tu więcej. Spider-Man. Tam na dół chyba nie ma sensu spadać, nie? Tak bym powiedział, że niekoniecznie... Czuję ten klimat, niekoniecznie ta wizja do mnie przemawia.
tu mamy spowolnienie czasu, ale Nie! Nie ma sensu spadać! Wizu, dał się zabić. Okej, tam jest jakiś. Tu mamy to. Tu jest to. Tu jest skrzynka. To jest bardzo ważna informacja, że tu jest skrzynka. Bo to jest jedna z tych fajnych skrzynek. Czy to jest coś, po czym się można wspinać? Tak, to jest coś, po czym można się wspinać. Czyli po tych metalowych tych można się wspinać w oparciu o... O te... pręty całe. Okej. Okay. Tam na dole było coś do złapania? Nie, jest tylko spowalniacz czasu, który nam jest również potrzebny. Leczenie metodą na pająki nie działa. Trust me, no dobra, nie jestem inżynierem, ale mógłbym być. Nikt tego nie jest w stanie sprawdzić. Niech zgadnę. Jak my na to skoczymy, to zacznie się przesuwać w jedną ze stron, czy nie? Mapa. Odkrywa całą mapę okolicy, w której przebywasz, aby ją obejrzeć, wciśnij ten. No okej. Co my tu możemy zrobić jeszcze? Dobra. A da się to... Tak, to... Okej. Już myślałem, że się zsunę zaraz, ale dobra. Czyli jednak to działa w ten sposób. Dobrze myślałem na samym początku, tylko w zwolnionym tempie albo to nie działa, albo nie stałem wystarczająco daleko od ten. Klucz widzącego, ozdobny klucz z wyrytym symbolem oka, otworzy nam te jedne drzwi, nad którymi się zastanawialiśmy, co zrobić. Plum. Mamy to, chyba. Okej, okay, znów rozrywamy pajęczynę. Nie wiem, jak ona zarosła. Kiedy nie patrzyłem, pająki musiały pracować ostro. Aragogi małe. Pozdrawiam wszystkich, którzy kupują swoje gry na Gogu. Good old games! Yay! Troszku się cykam, ale okej. Okay. Troszku się cykam. Czy gdzieś tu coś jeszcze będzie? Nie, no to wchodzimy. Pięknie to zadziałało. Oż nie. Jest ten achievement, w którym trzeba zabić kilkanaście, tam chyba 15 czy 20 potworów jednym atakiem. I tu jest sporo tych pająków, one mają mało życia, co oznacza, że mógłbym je zjechać w ten sposób. Zrobimy inaczej, wiecie? Dajcie mi gana. One się chyba tu wspiąć nie mogą, albo przynajmniej nie wiem jak. Są wszyscy? Okej. I odpalimy na nich ostrza te, co wyskakują z ziemi. One tu wszystkie skubańce gdzieś w pobliżu są, nie? I teraz szybkie cięcie. Wyskoczę do Steama zobaczyć, czy mi się udało. Kurka, mam gdzieś daleko save'a. Jak mi nie wyszło, to będzie bolało. Nie! Udało się. Patent jest dobry. Takie to drobne skojarzenie, że jest ten motyw do zrobienia. Głównie dlatego, że szukałem, jakich achievementów mi brakuje. Między jednym a drugim nagraniem próbowałem łapać te nietoperze i tak dalej. Próbowałem też ten achievement, on Devastator się nazywa, i był prostszy niż mi się wydaje, bo to tylko 10 mobów trzeba było zrobić, a nie 15. Ja myślałem, że muszę skłować całą tą resztę, żeby to złapać. Ale najwyraźniej nie, najwyraźniej wystarczy tylko 10. To akurat nie jest dużym problemem. 10 mobów zgarnąć na raz. Czy ja stąd mogę doskoczyć i...
Nie, dobra. Dobra, dobra, dobra. No to trzeba wykminić, co teraz zrobić. Mógłbym nie spadać na ślepo. Kolejny w życiu raz. Fajnie, że widzę ścianę zamiast przeciwników. Praca kamery jak zawsze na propsie. Dobra, tu mamy kawałek. Tu mamy do rozwalenia. Co over here? Co masz na myśli mówiąc over here, bo nie jestem pewny. Over here to nade mną jest ten pająk paskudny. Tam jest over here jego, tak? O, w sumie... Miło, że mi wreszcie coś niby podpowiada. Może ja muszę najpierw przesunąć tamto u góry? Nie wiem, spróbujmy. Myślałem, że nie mogę tego u góry przesuwać, to znaczy... Spadaj. Odniosłem takie wrażenie, że nie mogę tego jakby przesuwać, bo mnie ten pająk z dołu zaatakuje, ale może się myliłem? Może to jest właśnie to, co muszę zrobić? Okej, i skrzynałkę tam! Jak mi miło, że postanowiłem tu zajrzeć. Co tu jest w skrzynałce? Powiedzcie, że odłamek gniewu. No okej. Okay. No liczyłem na kawałek zbroi, ale to nie ten rodzaj skrzyni chyba jednak. Dawać mi to. No dobra. No, wyłącz to. Biegniemy tutaj i... Okej, okay. Wylądowaliśmy. Rozgryźliśmy to, nie było tak źle. Chociaż wolałbym mieć jakiś sposób na zabijanie tych dużych pająków, no ale to chyba i jeszcze nie teraz. Ewentualnie z rękawicy może by go? Nie wydaje mi się, żeby to podziałało. Wydaje mi się, że to jest minigierka. To w ogóle schody jak faktycznie z trzeciej części Pottera. Pamiętacie, jak się tam przymykaliśmy? Myślałem, że z powrotem w tej uliczce pierwszej jesteśmy. Skojarzenie z Potterem i trzecią częścią gry, gdzie właśnie były te bujanie się z biblioteką, tajne przejścia i tak dalej. O kurde, no, nostalgia. Okej. Wyglądasz na dużego czopka, zrobimy to inaczej. Pustoszyciel, wiedza bojowa, kosiarz. Mistrz broni? Nie, kosiarz. Tak. To kombo jest przesadzenie straszne. Ładne obrażenia mają swoją drogą. Plum. Dobra, tu jest soldier u góry, czy dobrze widziałem? Artefakt żołnierz, tak, artefakt żołnierz jest, do którego musimy się w jakiś sensowny sposób dostać, aczkolwiek nie mam jeszcze pewności jak. Tu są pająki, może zmienimy sobie z powrotem Nie, Gana? Nie. To jest dobre, to jest okej. Okay. Tylko na leczenie się, zawsze odzyskujemy troszeczkę, a te pająki dużo dusz nie dają, więc... Wow, ej, chłopaki, ile was tu jest? I czemu w ogóle czekacie na mnie? Czemu się nie zajmujecie czymś tam lepszym? Zróbmy taki fajny bajer, że oznaczymy was wszystkich i... Jest! Myślałem, że się ładnie zgrupują i na koniec po prostu wjadę w grupkę. Ze swoim świderkiem. Ja wiecie, kto sprzedawał świdry? Vernon Dursley. I lecimy. I z tej strony nam się uda zapewne, bo jesteśmy w tym naprawdę pro. Mamy ich już na tyle, nie, to jest w tej drugiej zakładce. A nie, w tej pierwszej zakładce? O, tak! Okej, to zostało nam jeszcze 5 do znalezienia żołnierzy, a potem będą już tylko te wypasione artefakty. Ciekawe, gdzie oni je poukrywali. Ciekawe, tam u góry coś jest, tu u góry coś jest, tu na dole coś jest. W którą stronę mogę iść? W którą stronę? No nie, chyba nie w tą.
To w którą stronę? Gdzie tu się dajść? Gdzie tu się da... Tu się dajść. Tu są drzwi. No, że też od razu nie zauważyłem. Nie, czy ja stąd przyszedłem? Nie, ja stąd nie przyszedłem. Ja przyszedłem stamtąd. Ja stamtąd przyszedłem? Się gubię. Swoją drogą, drugie skojarzenie graficzne to jest Vampire Bloodlines. Vampire Masquerade Bloodlines. O, tam jest pułapka, tam jest czaszunia. Czy ja tu dobrze słyszę? Wszystkie. Łojacie kręcę, ile tego tu jest. Tu jest to do rzucania. Gdzie jest to, co trzeba wysadzić? W sumie nie mam pojęcia, gdzie jest to, co trzeba wysadzić, ale widzę, że tu będzie kminienia i kombinowania. Spróbujmy użyć tego i zobaczymy, co nam to da, albo gdzie się to zatnie. O, tu jest. Czyli taki patentus. No to kolejny puzelek. Juhu! Łapiemy, przesuwamy, wciągamy. Doskoczę z tego? No oczywiście, że nie doskoczę z tego. Zastanawiam, co my tu mamy tak naprawdę wsadzić, ale... Brawo. A czy możemy na przykład te wysadzić? Stay down! Nie jestem pewny, co mamy wysadzać, ale... Ej, próbowałem uniknąć, ale było ciut za późno, ciut za późno. Słyszę artefakt. Słyszę artefakt. Ewentualnie powinienem był to z piąchy przerzucić na drugą stronę. Tak, powinienem był to z piąchy przerzucić na drugą stronę. Wybuchnie? Nie, nie wybuchło, lol! Okej, dawać mi to na górę. I dam radę. Puzelki są wielki, żelki bym też zjadł. Zjadłem żelki. Czemu musieliście zacząć mówić o żelkach? Zgłodniałem. Ja chcę żelki. Słyszę artefakt. Gdzie tu jest artefakt? Jak się można dostać na artefakt? On jest tu nade mną? No skoro nie, no to lecimy tu! Okej. To był kiedyś szpital. Najwyraźniej. Och, well. Pamiętam cię! Widzieliśmy się ostatnio w katedrze! Dobra. Zróbmy to od razu może tak. Skubany blisko go. No nie! Nie podnoś! Serio!
Zamiast zrobić finisher, podniósł łóżko. Szpitalne! Ze wszystkich rzeczy na ziemi! O, nie wiedziałam, że też... Ej, czy pająki da się nadeptywać? Odkrył Wizu. One dają zieloną tą. Ja się na nich mogę wyleczyć jak dziki. Na ich wszystkich. Po co ja mam dalej odpalony ten? O, o. O, o. No dobra, nie było tak źle. Spodziewałem się, że będzie ciutę gorzej. Ze trzy ciuty gorzej. Wszystkie pająki zostały zniszczone. Teraz, kiedy odkryłem, że ja mogę je, rozdeptywać. A nie, tam są jakieś. Nie! I wejduj! Podnoszenie tych krapów jest straszne! Straszne, mówię wam! Okej, okay, tu jest możliwość pójścia. I chyba mam wrażenie, że tu będziemy musieli iść dalej. Może się cofnijmy i zobaczymy, co czeka na nas tam. Okej, okay. Niebieska skrzynka. Tu jest Bayer, czyli ten artefakt, który ja słyszałem tam na dole, z lewej strony, to jest za tym cusiem. Czy tu jakiś pająk pode mną biega? Nie, nie, to są pajęczyny na zwykłej podłodze, mniej lub bardziej. No okej, okay. Jak to dużo życia daje, masakra. A ja tak marnowałem pająki. Gdzie jest? Gdzie jest to łóżko, którym ja rzuciłem? Gdzie ono jest? A, tu jest! Wózek i łóżko. Od razu mniej straszne są te pająki, jakie można tak orozdeptywać. Jest takie... Okej. Okay. Praktycznie całe serduszko odzyskane na pękach. Mogłem się... Czy ja się naprawdę nie mogłem kapnąć wcześniej i dać im gana? Ganem jest łatwiej wszystkiego nie rozjechać. Nic tu nie zaskoczyło? Okej, okay. Są tam gdzieś jeszcze wyżej? Nad wyjściem są, no to nad wyjściem teraz łapiemy. Nie wiem, co one próbują zrobić. Skaczą, przybywają na pomoc, jada. A nad nami jest jakiś wielki pająk czy coś? Bo się tu świeci, że niby w tym pokoju jest. Niby ma być, ale who knows. Nic więcej, tu już chyba... O! Wyspiąć się można stąd i jesteśmy z powrotem na ulicy, nie ma tu nic ukrytego, O... Nice. Fajnie, że zamknięte tutaj. Tu jest wejście do bossa, całkiem do bossa. Jak ona się nazywa, ta pająk, bo to zakładam, że to jest pańczyca, nie pająk, ale okej. Okay. Tutaj się najwyraźniej będzie dało wrócić, jak złapiemy hak, co jest spoko, bo hak. Skąd wiem, że o! Nie, dobra, jesteśmy tak podładowani, że nie ma sensu. Złapiemy sobie to przed bossem, bo jest blisko bossa, więc ten. Mam wrażenie, że to będzie hak. Mam wrażenie, że będziemy mieli takiego cusia jak, nie wiem, w czym był taki ten... Na łańcuchu taki, że się rzucało i przyczepiało i się przyciągało. Gdzieś to było, kurczę. Dobra, idziemy tam. Aj! No.
Nie robić mi takich numerów. No dobra. Seriously! Chodź tu, pająk, na dół. Chodź na ziemię, ja chcę cię rozdeptać. Troszkę za dużo emocji, jak dla mnie. Ale w sumie ten odcinek już się nam strasznie roztył. To ja bym, wiecie... No, nie! Ubijaj pająki, a nie kurde, dawaj im się łapać. No, chodź tu. I rozdeptuj. I kolejna grupka pająków. Jeden. Drugi. I trzeci. I tutaj, czwarty. O, dobra, ja wam dziękuję za uwagę może w tym miejscu. I... A może jeszcze trochę? Kurka, takie jest, chcę wiedzieć co będzie dalej, a wiem, że jak zrobię cięcie, zrobię przerwę, to... Tu coś jest... To... Będę miał przerwę co najmniej na pół dnia od grania. Nie, dobra, ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku i hej! Cofnijmy się na chwilkę do Wulgrima, bo muszę wam coś pokazać. Wczoraj po nagraniu siadłem, pobiegałem parę różnych rzeczy, próbowałem tak w ogóle wyhealować postać i znaleźć miejsce, gdzie mogę ubić 5 nietoperzy, tych lataczy pod rząd. Niestety nie udało się, wszędzie spawnią się max 4. Spokojnie udaje mi się ubić 4, ale to ten. Przy okazji nie wyhealowałem się, bo gra mi się skraszowała między jednymi i drugimi, trzecimi. Ale rzecz, którą zrobiłem między jednym a drugim, to kupiłem ostatni skill od broni, myśląc, że jest to przedostatni skill od broni, i zniknęła mi całkowicie zakładka, jeżeli chodzi o machanie mieczem. Więc co to oznacza? Oznacza to to, że od teraz będziemy rozwijali kosy, bo będziemy chyba levelowali kosy, a później machniemy się z piąchą, z naszą rękawicą, więc będziemy to robili po kolei. Na samym początku pakujemy wszystko w kosy, potem wszystko w rękawice, a na koniec wpakujemy wszystko w nasze bonusowe, specjalne skille. Jeżeli nie uda nam się wyfarmić wystarczająco dużej ilości dusz przed jakby końcem fabuły, to będzie coś, co będę robił gdzieś tam w tle między odcinkami, żeby was nie maltretować nagraniami z tego. Dobra, to co fajnie by było zrobić, to zmienić, może być rękawica, ale potrzebujemy tego czopka, bo chcemy spowolnić czas i zobaczyć, gdzie my możemy dojechać, bo jeżeli dobrze kojarzę, to my powinniśmy się teraz ruszyć... tu jest jakaś dwójeczka, tam mamy lecieć, czy mamy się dostać tutaj... Ale tu widzę coś, do czego teoretycznie będzie się dało dostać. Dobra, to co prawda nie jest to chyba nam potrzebne, jak będziemy jeździli na koniu. Ale why not? Wbijamy na koń. My na koniu będziemy normalnie, a wszystko będzie w zwolnionym tempie. Widzę, tam są jakieś cusie do złapania. Tu jest ten kawałek arenki, czy co to jest? No, zeskakuj. Hello, podskakujemy. Lecimy na górę. Nie mam pojęcia co to i na razie nie wiem jak to rozwalić, bo... a nie. Nie. Tam jest to coś, co wymaga ode mnie skilla, którego... Myślałem, że to jest podłoga. Skilla, którego jeszcze nie posiadam, tego nie wiem. To pewnie będzie jakaś lina, łańcuch, bat a la Indiana Jones. Fajnie by było. Tu coś zapewne jest i tu zapewne jest coś fajnego, ale no, na chwilę obecną nie dowiemy się co. Niestety. Nie wiem, czy czerw jeszcze tutaj jest, czy go nie ma, bo nie widzę, ale ja się może porozglądam wszędzie, gdzie się da porozglądać. Jedzie tu jakiś? Nie. Jest cisza i spokój. Mam wrażenie, że tu może być coś ukrytego, ze względu na to, że jest takie poczucie, że ten czerw zaraz może wyskoczyć i zrobić nam kuku. Nawet jak go tu nie ma, to ryzyko jakby w naszej świadomości jest zapisane, bo mieliśmy z tym wcześniej do czynienia. Więc... What the heck? Tam są jeźdźcy! Dobra.
Nie wiem, czy to nie jest najprostsza metoda. Da się ich w ogóle zabić? 3 hours later. 2000 years later. Co my tu mamy? Tu mamy jakieś przejście, które jest zamknięte. Czy my to możemy teraz rozwalić? Możemy to teraz rozwalić. I tu czeka na nas skrzynka. Nice. I co my tu dostaniemy? Powiedzcie, że kawałek zbroi. Odłamek gniewu też może być. Jest, jest spoko.